Koniec roku związany jest z dodatkowymi obowiązkami, które narzucone są na przedsiębiorców. Do takich dodatkowych obowiązków niewątpliwie możemy zaliczyć proces inwentaryzacji. Dlaczego w ogóle jesteśmy zobowiązani przeprowadzać proces inwentaryzacji? Komu ma to służyć? Każda jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe, musi na koniec roku obrachunkowego obowiązkowo przeprowadzić weryfikację posiadanych aktywów i pasywów. Czym jest tak naprawdę ta inwentaryzacja? Drodzy Państwo, niczym innym jak rzeczywistym stwierdzeniem tego, czy zawarte dane w ewidencji księgowej odpowiadają stanowi faktycznemu. Jeżeli stwierdzimy jakieś różnice, musimy je po prostu odnieść do ksiąg. Dlaczego musimy je odnieść? Ponieważ na podstawie rzetelnie i prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe, a na podstawie sprawozdania finansowego osoby, które są jego odbiorcami, czyli udziałowcy, akcjonariusze, podejmują ważne decyzje biznesowe. Warto więc poświęcić chwilę, żeby prawidłowo zaplanować taki proces inwentaryzacji. Natomiast po szczegóły dotyczące metod, terminów i zakresu inwentaryzacji zapraszam na naszego bloga.